apeluję i proszę. Proszę skorzystać z tej oferty, zarejestrować się, przyjść, zaszczepić się, bo chcemy uzyskać jak najlepszą odporność na pandemię, na COVID-19. To w naszym wspólnie interesie leży, żebyśmy jak najszybciej dokonali tych szczepień i mogli wrócić do normalności. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Po wielu miesiącach w maseczkach, dzisiejszy odcinek, pierwszy raz w tym roku bez maseczki. Od razu inaczej się czuję, inaczej oddycham. Oczywiście zachowuję bezpieczny dystans od mojego współpracownika. Także w dzisiejszym odcinku, Szanowni Państwo, zajmiemy się przepisami, które wchodzą już za 48 godzin. Otóż w czwartek 20 maja wchodzi w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym, określająca, co to jest urządzenie transportu osobistego, hulajnoga elektryczna, jak można się poruszać, gdzie, komu, jakie czy w ogóle uprawnienia potrzebne do kierowania tego typu pojazdami są wymagane. Także, Szanowni Państwo, w czwartek nasze prawo wreszcie określi to, czym jest popularna od wielu lat i nabierająca popularności z roku na rok hulajnoga elektryczna. Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, od wielu lat hulajnogi elektryczne zyskiwały na popularności z roku na rok. Ilość tego typu urządzeń poruszających się po naszych drogach wzrastała, szczególnie w dużych miastach, stał się wręcz dużym problemem. Osoby jeżdżące na tego typu pojazdach jeździły gdzie chciały, po czym chciały, z jakimi prędkościami, też różnie z tym bywało. No i z racji ilości tych pojazdów, no ustawodawcy nasi w końcu po wielu latach ciężkiej pracy postanowili określić, zdefiniować tego typu pojazd. I według nowelizacji, która wejdzie za dwa dni, hulajnoga elektryczna jest to pojazd napędzany elektrycznie, dwukołowy, z kierownicą, bez siedzenia, bez pedałów, konstrukcyjnie przystosowany do poruszania się tylko przez osobę kierującą. Definicja dość prosta, istotna, także ważna rzecz, hulajnogi też są różnej wielkości, też widywałem, gdzie dwie osoby potrafiły się poruszać takim pojazdem. Także od czwartku już tak naprawdę jest to zabronione, również pod groźbą mandatu może się skończyć taka jazda w dwie osoby takim urządzenia. Nowelizacja oczywiście określa również, gdzie można się poruszać taką hulajnogą. Otóż według nowelizacji taką hulajnogą można się poruszać po drodze dla rowerów, po ścieżkach rowerowych, ale nie możemy przekroczyć 20 km na godzinę. Oczywiście są odstępstwa, można się również hulajnogą elektryczną poruszać po jezdni, w przypadku gdy nie ma takiej drogi dla rowerów, czy też pasa wydzielonego dla rowerów w kierunku, w którym się poruszamy lub w kierunku, w którym mamy zamiar skręcić. Jazda po drodze oczywiście wiąże się z tym, że możemy się taką drogą poruszać, gdy prędkość na takiej drodze jest ograniczona do 30 km na godzinę dla pojazdów silnikowych. Nasza prędkość wciąż musi oscylować się w górnej granicy 20 km na godzinę. Są oczywiście warunki, gdzie taką hulajnogą możemy również poruszać się po chodniku. Z taką zmianą, że prędkość nasza na takim chodniku dla pieszych musi być podobna do ruchu, do prędkości, z jaką porusza się pieszy. Czyli około 5-6 km na godzinę, bo taka jest mniej więcej maksymalna prędkość chodu człowieka. Gdy chcemy poruszać się po chodniku, oczywiście warunek,
nie może być wyznaczonego pasa ruchu dla rowerów, ścieżki rowerowej i prędkość na jezdni musi być wyższa niż te 30 km na godzinę dla pojazdów silnikowych. Nowelizacja oczywiście mówi nam też, czy jakieś uprawnienia nam są potrzebne do kierowania hulajnogą elektryczną. Otóż oczywiście przedział wiekowy 10-18 lat to jest chyba też duża grupa użytkowników tego typu urządzeń. Takie osoby powinny mieć kartę rowerową co najmniej lub prawo jazdy motorowerowe, czyli AM kategoria, B1, A1. Także tutaj duża grupa użytkowników zapewne porusza się, będzie się poruszała od czwartku bez stosownych uprawnień. I o tym trzeba pamiętać. Osoby powyżej 18 roku życia nie potrzebują żadnych dodatkowych uprawnień. Mogą się poruszać dowolnie, oczywiście zgodnie z obowiązującymi od czwartku przepisami. No i najciekawsza grupa do 10 lat. Tutaj takie młode osoby muszą się poruszać hulajnogą elektryczną w strefie zamieszkania, o której kilka odcinków temu mówiliśmy, co to jest strefa zamieszkania, oznaczona odpowiednimi znakami, czyli najczęściej obrys osiedla najbliższego. I też nie do końca, bo takie osoby do 10 roku życia, nawet w strefie zamieszkania, muszą być pod opieką osoby dorosłej. Ale nie tylko hulajnogi elektryczne służą do jeżdżenia za pomocą prądu po drodze. Oczywiście ustawa też definiuje coś takiego jak urządzenie transportu osobistego, bo oprócz deskorolek na rynku jeszcze mamy różne urządzenia samopoziomujące, smartboardy i ustawa też mówi o tym, że jest to pojazd napędzany elektrycznie, bez pedałów, bez siedzenia. Nie ma kierownicy, gdyż balansujemy ciałem na tego typu urządzeniach. I przepisy tak naprawdę to samo mówią właśnie o deskorolkach elektrycznych, jak i o urządzeniach transportu osobistego. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś przepisy prawa, oczywiście są też kary za łamanie tych przepisów. I również ustawodawca zadbał o to, żebyśmy mieli nad sobą pewien bicz, i troszeczkę temperowali swoje zapędy na tego typu urządzeniach. I najwyższa kara to jest 300-500 zł, jest to oczywiście za prowadzenie tego typu pojazdów pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka. Również mamy podobnie jak w przypadku samochodów, czyli jeżeli korzystamy z telefonu komórkowego podczas jazdy, wymagającego trzymania tego urządzenia, mamy mandat 200 zł. Wożenie pasażera na tego typu urządzeniach, mandat 100 zł. Pozostawienie hulajnogi, bo to też parkowanie takiej hulajnogi też zdefiniowane jest, że powinniśmy taką hulajnogę parkować na skraju chodnika, ścieżki rowerowej, pozostawiając te 1,5 metra minimum odległości. Za to również jest kara. Jeszcze, szanowni państwo, wspomnę do sytuacji, gdy poruszamy się po chodniku dla pieszych. Oczywiście poruszamy się z tą mniejszą prędkością 5-6 km na godzinę, ale i absolutnie pieszy ma na chodniku pierwszeństwo. Także my się dostosowujemy do ruchu pieszych, a nie pieszy ma nam ustępować miejsca. O tym należy bardzo pamiętać, gdyż nie wszędzie są ścieżki rowerowe, po których możemy się legalnie poruszać. Nie każda droga nadaje się do tego typu pojazdów. Także, szanowni państwo, za 2 dni mamy już sprecyzowane te przepisy dotyczące tych hulajnóg elektrycznych, popularnych. Na pewno część z tych przepisów pozostanie taką martwymi przepisami. Ja nie wyobrażam sobie, że panowie policjanci będą strzelać z radaru do tego typu pojazdów i sprawdzać, czy nie przekracza tych 20 km zapisanych w ustawie. Jak będą ścigać takie pojazdy? Nie wiem. To już pozostawiam. Zobaczymy. Życie nam pokaże. Też oczywiście na rynku możemy kupić takie pojazdy spokojnie przekraczające te 20 km na godzinę. No ale należy o tym pamiętać, że ta prędkość jest zapisana w przepisach prawa i należy tego egzekwować. Oczywiście żadne przepisy nie zastąpią zdrowego rozsądku i myślenia. Szanowni państwo,
nawet ta prędkość 20 na godzinę, jest to jakaś prędkość, przy której jakakolwiek kolizja wiąże się z jakimś uszczerbkiem na zdrowiu, czy dla nas, czy dla drugiej, innej osoby, uczestnika ruchu, pieszego. Dlatego kupując taki pojazd, powinniśmy praktycznie zawsze wyposażyć się w środki takiej ochrony osobistej. Kask, ochraniacze na łokcie, kolana, gdyż wywrotka z prędkością 20 na godzinę zawsze wiąże się z jakimiś obcierkami, czy też większymi urazami. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejsze informacje, przypominam, za dwa dni precyzują się przepisy dotyczące właśnie hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, gdzie można się poruszać, w jakich sytuacjach, z jakimi prędkościami. Warto o tym wiedzieć, gdyż popularność tego typu urządzeń, tak jak mówiłem, już rośnie z roku na rok. Coraz więcej osób porusza się tego typu urządzeniami. Fajnie, tym bardziej, że pogoda na tą chwilę sprzyja, czy na rower, czy właśnie na takie urządzenie sobie wsiąść, przejechać się. Czy też to jest alternatywa na dojeżdżanie do pracy, do sklepu i to w dodatku ekologiczna. Także dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Życzę przyjemnego tygodnia. Do zobaczenia w kolejny wtorek.